Cześć, jestem Kalio, to kanał No i już. Witam Was w szybkich odpowiedziach. Najpierw zupół strukturalny węglowodoru, z którego cząsteczce występuje 9 wiązań typu sigma, czyli tych pojedynczych, i 2 wiązania typu pi. Podaj nazwę systematyczną tego związku chemicznego. Czyli mamy pisać i wzory półstrukturalne, i nazwę systematyczną, ale żeby to dobrze zauważyć, będziemy pisać jeszcze wzory strukturalne, których oczywiście Wy nie musicie przepisywać. I zaczynamy od pierwszego rozwiązania. Będzie to H, C, raz, dwa, trzy, to jest pi, węgiel, wodór, tu mamy sigma, znowu sigma. No i sigma. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Tu gdzieś tutaj nie zapisałam. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć i dwa wiązania pi. Teraz wzór półstrukturalny, czyli to, o co Wam chodzi tutaj. Czyli będziemy mieć HC albo CH, w zależności jak zapisujecie na lekcji. C, CH, 2, CH, 3. Wiązanie potrójne wychodzi nam z pierwszego atomu węgla, czyli my tu mamy but, 1, in. No to teraz kolejny przykład. Będziemy mieć wiązania podwójne. No to lecimy. H, C. I teraz jak my tu mamy wiązanie podwójne, to znowu będziemy mieć H. Tu leci wiązanie podwójne. Tu pójdzie nam kolejne C. Tutaj wodór. 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 Hop. Dobra, no i liczymy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. I tutaj jeszcze musimy dać jedno wiązanie podwójne, bo o nim zapomniałam. No to dajmy sobie na przykład z trzeciego. To jest pierwszy, drugi, to z trzeciego jak nam wyjdzie, to tego nie będziemy mieć. Hop. I tego, ale będziemy mieć to drugie wiązanie. To jeszcze raz. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć i dwa wiązania pi. Czyli by tu było CH2, wiązanie podwójne, CH, wiązanie podwójne, no i CH2. Czyli mamy z pierwszego atomu węgla wiązanie i z trzeciego, czyli to jest but, 2, 3, są 2, no to będzie D, N. Ok? To jeszcze tak samo, tylko jak wiązanie podwójne wychodziłoby nam w tym miejscu. No to by było tak, wiązanie podwójne z pierwszego. Potem tu wiązanie podwójne z drugiego. Tu już mamy 2, 3, ten czwarte wiązanie i CH3. To wtedy mamy but, 1, to oczywiście miało być 1. 2, są 2, no to D, N. Natomiast jest to zadanie w alkinach, w temacie o alkinach, więc zakładamy, że odpowiedź to ten pierwszy związek. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę.
i no i już.